Dzień dobry, Goran Andrijanić, telewizja Fose.pl, program Mam do was pytanie, panowie. Ze mną w studiu pan Marek Piza. Dzień dobry. I pan Marcin Wikło. Dzień dobry. Następne pytanie, takie kościelne. Jaka jest prawda o papieżu Benedykcie? Zostaniemy z naszym nowym numerem w sieci, który wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy numer. I w tym nowym numerze między innymi jest i mój wywiad z arcybiskupem Georgiem Genswainem, byłym osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI. Temat wywiadu była jego książka Tylko Prawda, w Polsce opublikowana przez wydawnictwo Esprit. Książka, proszę bardzo, to jest książka Tylko Prawda. On teraz się dobrze widzi, tak? I w tej książce arcybiskup opisuje lata spędzone w boku kardynała Józefa Ratzingera, a później papieża Benedykta XVI. Jest to książka, na którą opinia publiczna czekała z niecierpliwością, ponieważ miała w rozdziałach ostatnich lat życia Benedykta XVI ujawnić pewne szczegóły, o których tylko spekulowano, a które dotyczą relacji między papieżem seniorem i papieżem Franciszkiem oraz jego administracją. Oczywiście przygotowując się do tego wywiadu z arcybiskupem, przeczytałem książki i mogę powiedzieć, że nie zawiodło ono oczekiwań, ale z drugiej strony myślę, że o tych kontrowersyjnych tematach mówiła w jakiś inny sposób, innym językiem niż niektórzy myśleli. Wspomniano tam o kilku reakcjach Benedykta XVI na niektóre decyzje Franciszka, ale w bardzo interesujący sposób. To, co jest ważne i co mi się wydaje, że jest związane z naszym paniem, to motywy, którymi kierował się arcybiskup, pisząc te książki. Zapytałem go, jakie właśnie są i o to, co odpowiedział. Celem książki jest skorygowanie nieprawdziwych obrazów dotyczących Benedykta XVI i pokazanie go we właściwym świetle. Dotyczą one nie tylko jego osoby, lecz także jego twórczości. Znaczna część tego, co trafiło do opinii publicznej, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Czułem potrzebę, jako naoczny świadek jego nauk, który przeżył wiele lat boku Benedykta XVI, żeby opisać, co się naprawdę wydarzyło i wykreować prawdziwy obraz tej szalenie ważnej osobistości. Znaczy, znowu mamy czynienia z jakim fałszerstwem i znowu mamy czynienia z jakim fałszywym obrazem, o którym trzeba mówić prawdę, stąd i nazwa, tytuł tej książki. Marcin, może zaczniemy od ciebie. Jak ci się wydaje ta cała sytuacja, że arcybiskup poczuł taką potrzebę, żeby mówił prawdę o tym, co się... I to tak szybko na koniec śmierci papieża, który był, można nawet powiedzieć, jednym z ważniejszych papieżów w dziejach Kościoła. To prawda, papieżem był krótko, przestał być tym papieżem w okolicznościach niezwykłych, to znaczy ustąpił tak pierwszy raz w historii Kościoła. Rzeczywiście z czym takim mieliśmy do czynienia, i jeżeli się jakieś pytania narzucają, to właśnie do tego momentu, dlaczego on ustąpił, bo do tej pory był, mówiono o nim, pancerny kardynał, tak, rzeczywiście był bardzo takim twardym obrońcą wiary, obrońcą dogmatu. Ja czytałem kilka jego encyklik i rozważań i to są rzeczy, które... Teraz oglądamy twoje nagrywania z pogrzebia papieża Benedykta XVI, to o tym też pewnie za chwilę powiemy, ale to był człowiek absolutny wizjoner, tak, znaczy on przewidział bardzo wiele zagrożeń, które później dopadły nas, dopadły świat zachodni wiele lat później, bo on też jakby wiąże pewną ekspansję taką społeczeństwa, która rozpoczęła się w latach 50. albo 60. XX wieku z tym, co tak naprawdę wykwitło i co dopada nas teraz, ta taka fałszywa pojęta tolerancja. Natomiast jakby moje pytania pozostają, tak, i ciekaw jestem, czy w tej książce, bo ja jej nie czytałem, czy to jest wyjaśnione, dlaczego tak naprawdę doszło do odejścia z urzędu papieża Benedykta XVI. Ja ci powiem, przeczytałem i myślę, że Genswein, on to chce tak po prostu wszystko wyjaśnić, i co jest możliwe, że po prostu stan zdrowia Benedykta XVI był za ciężki i on po prostu już nie mógł być papieżem w tym momencie, w takich okolicznościach. To jest jego teoria. Natomiast... Ale czy to jest, przepraszam, czy ci przerwę, koniec tej teorii, bo ja przyznam szczerze, że sobie ostrzę zęby na tę książkę, bo tyle narosło, no już wręcz legend, można powiedzieć, wokół powodów, dla których
abdykował Benedykt XVI, że reklamowana ta książka jako ujawniająca rzeczywiście prawdę, tak zatytułowana, no wydaje się być jedną z najciekawszych pozycji na rynku wydawniczym w ostatnim czasie. Więc pytanie, czy gdzieś, nawet jeśli to jest główna i jedyna przedstawiana przez arcybiskupa przyczyna, czy gdzieś między wierszami można odczytać coś więcej, albo też czy to zmęczenie, czy on daje w jakikolwiek sposób do zrozumienia, uprawdopodabniając te teorie czasem spiskowe, które się pojawiały, dotyczące i mafii w kościele, mafii tęczowej. Ja ci powiem tak, to co powiedziałeś bardzo dobrze. Między wierszami według mnie można bardzo dużo tego przeczytać, bardzo dużo tego zobaczyć. Natomiast ja ci powiem, że w samym tym czasie w swoich występach oficjalnych Gensfein jest trochę taki więcej taki uważny, powiem ci tak. Ja no mogę powiedzieć, jak bardzo ciekawy wywiad zrobiłyśmy, był krótki, ale bardzo ciekawy. Nie wiedziałbym, znaczy on po prostu cały czas startuje z tej teorii, że ta relacja między papieżem Benedyktem XVI i papieżem Franciszkiem, stronę papieża Benedykta XVI, papieża emeryta, nigdy nie była tak zagrożona, że papież Benedykt nigdy nie powiedział złe słowo o papieżu Franciszku. Natomiast to Gensfein w wywiadzie nie powiedział i nie chce mówić, bo to jest jasne. Natomiast w książce są takie przestrzenie, gdzie można zobaczyć, przeczytać jakieś tam inne sygnały. Natomiast to jest dla mnie też bardzo ważne. Cała książka jest bardzo związana z postacią Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. No, tak jak też i pontyfikat, i czasy kardynalskie Ratzingera były związane z Janem Pawłem II. Znaczy Gensfein tam cały czas pisze o tym, jak ta dwa pontyfikata była bardzo, bardzo związana. I no, jak wiemy, nie tylko Benedykta XVI zaatakowano kłamstwami, zaatakowano także świętego Jana Pawła II, więc nie musimy teraz powtarzać szczegółów, bo one są nam wszystkie dobrym znane, ale jest jasne, że jest coś ważnego, co łączy te dwie osobowości Kościoła. Tak, to coś, co jest ważne dla każdego z nas. Ja powiem nawet z takiej perspektywy polskiej, a nawet powiem tak szerzej z perspektywy słowiańskiej. Chciałbym tu zacytować profesora Jana Żeryna, który w rozmowie dla naszego portalu w polityce EL z Adamem Kacprzyakiem po śmierci Benedykta XVI powiedział między innymi: z perspektywy polskiego doświadczenia historycznego należy podkreślić, że Benedykt XVI był ostatnim papieżem, który rozumiał kulturę europejską tak, jak my Polacy chcielibyśmy, żeby była rozumiana, odczuwana i przeżywana, jako kultura, która niesie za sobą rozwiązania także ustrojowe, prawne i oparte jest razem ze swoimi normami na nauce Kościoła. A więc nie w sprzeczności Europa ma podążać ku przyszłości, ale właśnie korzystać z tego niezwykłego dorobku chrześcijańskiego, nieporównanego do jakiego innego. Teraz widzimy ten cytat. Co wy na to, panowie? Znaczy jest po prostu, znaczy nie w sensie stricte teologicznym, ale nawet w sensie kulturowym, w sensie, jeśli możemy nawet chcieć powiedzieć, politycznym, jest po prostu taka kontynuacja tego pontyfikata, ta dwa pontyfikaty, które były bardzo ważne, i wydaje mi się, że teraz jest jakaś zmiana w Watykanie. Tak, i ten sens kulturowy i tą zmianę ja widziałem właśnie na pogrzebie w Watykanie. To znaczy ze smutkiem stwierdziłem, że plac świętego Piotra na pogrzebie papieża był wypełniony może w 2/3, może w 3/4. No jeżeli oglądamy obrazki z Watykanu na Anioł Pański, to tam w niedzielę czasami więcej ludzi przychodzi, żeby posłuchać papieża, prawda? Więc to tutaj na przykład widać, że tam ta część bliżej bazyliki, owszem, jest zapełniona, tam są te sektory VIP-owskie, ale tutaj już na przykład no, w pewnej odległości można się było poruszać zupełnie swobodnie i tam żadnego tłoku nie było. Nie było takiej no, masowości w przeżywaniu odchodzenia tego papieża, owszem, nie urzędującego już w tym momencie, ale jak wcześniej na przykład było to przy śmierci Jana Pawła II. Wydaje mi się, że ten kościół Benedykta już się skończył, odszedł. To znaczy on ma po prostu ludowoznawców, jak tutaj widać. Teraz nastąpiła zmiana, pewne upopkulturowienie kościoła, trochę inny jest ten kościół, zdecydowanie inny jest ten kościół, inaczej doktrynersko prowadzony przez Franciszka, i dlatego po prostu no, tylu nas jest, co się można było policzyć. Tam byli ludzie może nieliczni, ale osoby, które tam spotkałem, z którymi rozmawiałem, były bardzo osobiście związane z Benedyktem. To był albo młody kleryk z Austrii, który gdzieś po przeczytaniu nauczań Benedykta, a właściwie jeszcze wcześniej
wcześniej Ratzingera postanowił wstąpić w stan duchowny. Tam była kobieta, która dzięki spotkaniu z papieżem Benedyktem zrozumiała, że choroba jej córki to jest coś, z czym można żyć i z czego można jakieś dobro wyciągnąć. I takie bardzo osobiste historie tam można było spotkać. Ale to już nie jest kościół masowy. Ciężko to nawet nazwać kościołem powszechnym. Tak, to co tutaj mówię, ta jednak wątła reprezentacja, to była coś, czym byłem rozczarowany, czym byłem taki zaskoczony i nawet taki troszkę rozgoryczony, że tego jednak wielkiego myśliciela Benedykta... Ale Benedykt właśnie mówił o kościołu mniejszości, że kościół znowu będzie w mniejszości, w społeczeństwu, ale to będzie ta mniejszość kreatywna. No widzisz, a mówił to kiedy? Wiele lat temu, prawda? Więc rzeczywiście, i to jest to wizjonerstwo, o którym mówię. I ten nieliczny kościół tutaj do niego przyszedł, aby go pożegnać. Ja powiem nawet więcej, Marku. Mnie się wydaje, że na przykład dużo razy rozmawialiśmy o zachowaniu watykańskiej dyplomacji wobec wojny na Ukrainie. Ja mam takie poczucie, że taka nawet ta dyplomatyczna wrażliwość była inna w czasach pontyfikatu Benedykta XVI i Jana Pawła II. Rozumiem, że no ja mówię o wydarzeniach w Europie Środkowej, tak? To jest jasne, że Jan Paweł II Słowian rozumiał, co się dzieje, ale Benedykt XVI też rozumiał, bardzo mocno zrozumiał. Też był papieżem z bliska, a nie z daleka. Tak, był z bliska, ale tak związany z tą kulturą. Ja bym tego rozumienia nie tłumaczył tylko geografią i tym, że papież Franciszek pochodzi z Argentyny. No, to jest zbyt infantylne po prostu wytłumaczenie. Nastąpiła bardzo duża zmiana w Watykanie. To, że nie było aż tak wielu ludzi w czasie pogrzebu Benedykta XVI na placu Świętego Piotra, można tłumaczyć na parę sposobów. Krótszy pontyfikat, to, że ten papież był nie tak blisko ludzi jak Jan Paweł II, do czego przez dekady polski papież przecież przyzwyczaił. Nie był już urzędującym papieżem i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o te różnice w Watykanie, to mi się wydaje, że zasadnicze pomiędzy pontyfikatami Jana Pawła II i Benedykta XVI, a pontyfikatem Franciszka, polegają na tym, że wtedy było jasne, co jest dobre, a co złe. Przekaz z Watykanu jasno to klarował, co jest właściwe, a co nie, gdzie jest kręgosłup moralny, co spaja narody, jak groźny jest relatywizm chociażby. Wydaje ci się, że teraz jest inaczej. Wydaje mi się, że teraz jest inaczej. Wtedy tej doktryny również przy pontyfikacie Jana Pawła II bronił Ratzinger, a później papież Benedykt. Tak? I to było bardzo jasno w tych jego książkach, które bardzo licznie zostały również w Polsce wydane. Bardzo jasno to jest też określone. Ja wam powiem tak, że to, co w całej tej percepcji postaci działa Benedykta XVI, mnie bardzo smuciło, było to, że ten czarny PR, który był kompletnie niezasłużony. Znaczy, to jest jasne, że on jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary przed konflikt z teologami, dużo teologów, którzy forsowały taką południowoamerykańską teologię wyzwolenia, to była jedna od rzeczy. Wyszedł konflikt, znaczy taki nieotwarty, ale konflikt po prostu z mediami, którzy są byli takie lewicowo-liberalowe. Te wszystkie mowy o pancer kardynał, Boży Rottweiler, a on w tym samym czasie, ja to pamiętam, bo byłem w Chorwacji, kiedy on był w wizycie w Chorwacji, był po prostu taka bardzo ciepła i życzliwa osoba. Bardzo ciepły człowiek był. To można było zobaczyć. No tak, ale mówił stop, tama. Nie ma przejścia dla pewnych tak. wartości, które nie tak, są wartościami kościoła. Mówił za trudne rzeczy, żeby, o to żeby być pytałem, przyjemnie przyjmowany tak. na tych liberalnych salonach. I pytałem Genswaina, dlaczego, skąd ten czarny PR dla takiego człowieka, i Genswain mi powiedział, poproszę reżyserów, żeby pokazały ten cytat teraz. Często sam sobie zadawałem to pytanie w odniesieniu do Benedykta XVI, ale nie mogłem na nie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Najwyraźniej w pewnych kręgach ten papież jest przedstawiany w zniekształconym świetle, ponieważ nie znalazłem w nich uznania ogromna praca, którą wykonał, klarowność jego teologicznego przesłania. Dlatego też są podejmowane regularne próby zniekształcenia jego postawy czy przekazu jego nauk. Znaczy, taka bardzo narratywna mowa, ale jest jasne, o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu mnogim było dużo niektórym przeskazał ze swoją jasnością przesłań, tak? No tak, ja mam jeszcze dwa cytaty, którymi chciałem się podzielić z dwóch różnych stron publicystyki okołokościelnej. Paweł Chmielewski z Polonia Christiana o tej książce powiedział, że niewątpliwie, jeśli kiedyś zostanie otwarty proces beatyfikacyjny Benedykta XVI, świadectwo arcybiskupa Genswaina będzie bezcenne. Ta publikacja również, a z drugiej strony Tygodnik Powszechny napisał, że po opublikowaniu wspomnień bezpardonowo atakujących urzędującego papieża arcybiskup Genswain nie ma nic do stracenia, jego dni w Watykanie są policzone. To świadczy o tym, że tę książkę trzeba...
czytać. Ale to wszystko, te reakcje, o których teraz przeczytałeś, teraz mówił wszystko o kondycji Kościoła w tym momencie, o tej polaryzacji, która w nim trwa. Kościoła i ludzi, którzy o sobie mówią, że są ludźmi Kościoła. No. Tak, tak jest. Bardzo dziękuję na uwagę. Dziękuję ci, że byłeś z nami. Dziękuję moimi kolegami. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z nami w programie w Polsce.pl.